wydarzenie w ramach obchodu 800-lecia. Przez dwa dni Złotoryja żyła biegiem wygasłych wulkanów. Jest to pomysł, który urodził się rok temu. Rok temu odbyły się pierwszy bieg, w tym roku drugi. Ponad 500 startujących z całego kraju, również i z zagranicy. I to cieszy, bo to kolejne wydarzenie, które promuje, które Złotoryję chlubi na obszarze kraju. Formuły. Dlatego kombinowaliśmy na różne sposoby i pewnego razu w 2009 roku, to dwa lata temu dokładnie, pojechaliśmy na bieg Katorżnika do Lublińca. No i to była też wersja taka hard rockowa, taka przygodowa wersja biegania i już wiedziałem dokładnie po tym przyjeździe, co zrobimy z Złotoryi. Zajęło nam to dokładnie pół roku i zrobiliśmy pierwszą edycję. Właśnie takiego biegu innego, czyli nie po ulicy, tylko po wszystkich różnych trenerach. Jest to formuła też w wersji trenowo-przygodowej, bieganie przez zalew, przez opony, przez rury betonowe i to się przyjmuje. Jakby pan mógł opowiedzieć biegaczom o tej bitwie, która towarzyszy. Po co dzisiaj przypomnieliście tę historię i czego ona dotyczyła? Bitwa dotyczyła udziału górników z Złotoryi w bitwie pod Legnicą. Była nawiązaniem do 800-lecia Złotoryi. To się odbyło 30 lat po tym, jak Złotoryi nadano prawa miejskie na prawach magdeburskich. Mamy rok 800-lecia i chcieliśmy po prostu do tego nawiązać, coś sprawić, żeby właśnie jakiś akcent był, nawiązywał do tego. W tym roku przypada 770. rocznica bitwy pod Legnicą. Była to bitwa, którą wojska pod dowództwem Henryka II, księcia Legnicy, Śląska i w ogóle Małopolski też, wydały Mongołom, którzy przyszli ze wschodu, złupili po drodze Ruś, spustoszyli Polskę. No, spotkali się z armią polską w kilku bitwach. No niestety wszystko po kolei szło dosyć marnie. Pod Legnicą też poszło marnie. Książę został zabity, armia została pokonana, ale Mongołowie no, szczęśliwie nie poszli już dalej na zachód. Udali się na Morawy i połączyli się z głównymi siłami mongolskimi, które w tym czasie pustoszyły Węgry.
czy taka lekcja historii, przypomnienia o tej bitwie jest ważna? Oczywiście, no nie wszyscy wiedzą, że po pierwsze, że tu byli Mongołowie, a nie Tatarzy. Po drugie, że no, jak ta historia, jedni się nią interesują, inni nie, a jeżeli widzą to na żywo, to jest kompletnie inna rzecz i może zaczną się interesować. Cóż więcej mogę dodać do tematu? Mam nadzieję, że taśmy niepozrywane. Cofamy się troszeczkę. Oczywiście gratulujemy i takie pytanie do pana, co trzeba zrobić, żeby wygrać? Dziękuję bardzo, no, przede wszystkim trzeba trenować, no, bez treningu nic z tego tutaj nie będzie. No i później w czasie biegu, no, silna wola i determinacja, chęć zwycięstwa i ogrania przeciwników. Różne to były przeszkody, jakieś rowy z wodą, bagna, tunele. No najbardziej mi w kość dały podbiegi, tam na jednej górce była góra, dół i naprawdę tak stromo, że trzeba było rękoma się łapać kamieni i gałęzi. A więc to było dla mnie najtrudniejsze. No a przeszkody jeszcze, co tam było, jakieś rury, tunele, to też właśnie poobcierałem sobie nogi. A i pokrzyw, nie spodziewałem się, że będzie tyle pokrzyw, trasa była całkowicie niewydeptana, no pewnie my pierwsi wydeptamy, a więc pozostali zawodnicy już będą mieli te pokrzywy też trochę otrzepane już bez takiej ilości tego jadu, który mnie popiekł. No na
co dzień biegam biegi uliczne, codziennie trenuję. Tutaj tu jest forma takiej przygody. Każdy, kto ukończył ten bieg, jest zwycięzcą. Każdy stając tutaj na starcie, uważam, że jest bardzo odważny. Trasa była bardzo ciężka, cięższa nawet można powiedzieć podwójnie niż w zeszłym roku, ale sprawiało to, że ci wszyscy kibice, trasa fantastycznie oznaczona, organizator stanął na bardzo wysokim poziomie, gdzie organizatorzy z innych krajów mogą nam wiele pozazdrościć tego, co się tutaj stało. Ta wielka bitwa, to wszystko, gdzie sam uberwałem mieczem, gdzie to mi później skutkowało i przeszkadzało. Ale no mówię, no przeszkody fantastyczne, 12 kilometrów, mocna obstawa tutaj, koledzy z Litwy, z Ukrainy. Pani sprawiła największą trudność na trasie? Ostatnie błoto. Ciężko się po błocie strasznie biegnie. Już nawet rzeka była przyjemniejsza, ciepła woda, fajnie. No a tutaj to błoto sprawiało mi najwięcej trudności. Różne płoty, typu takie jak znajdują się na hipodromie do jazdy konnej, no przeszkód do jazdy konnej, duże przewyższenia, rowy z bagnistą wodą. No organizatorzy dali nam się we znaki. W płocie też na co dzień się nie ta plan, specjalizuje się w bieganiu po schodach, to może mi dzisiaj pomogło w pokonywaniu tych przewyższeń. Trasa jest bardzo ciężka, ponieważ biega się czasami w błocie po kolana. Błoto przytrzymuje, stopy trudno wyciągnąć, a rywale są tuż za plecami. Człowiek by chciał do przodu, a jednak jest uwięziony w tym błocie i ciężko. Z górki pod górkę nie masz czego się praktycznie trzymać. Stromo, trzeba ciągle uważać. Typu opony, jakieś przechodzenie przez różnego rodzaju płotki, czołganie się, przeskakiwanie przez takie metalowe, wysokie rury, wchodzenie, czołganie się w takich rurach. No i oczywiście rowy z wodą i błotem. No i dużo podbiegów stromych po lesie, no które również podbiegi, zbiegi po jakichś krzakach. Najtrudniejsze to wiadomo, są podbiegi siłowo. Później technicznie to opony, gałęzie, wodzie, kamienie, prawda? Bo pas wody to jest trudny, tak jak kolega powiedział. Nie wiadomo, czy płynąć, czy iść. I po prostu tutaj jest dość niebezpieczne, bo wielu kolegów ma kolana porozwalane. Także trzeba po prostu się liczyć z siłami i ostrożnie biec. Trzeba przede wszystkim bezpieczeństwo. To jest ważne, bo można się poślizgnąć na kamień, na gałęzie. No to się przykro kończy trochę. Czy gorsze były podbiegi czy zbiegi, bo były bardzo strome i bardzo ostre, także można było polecieć nawet na twarz. Więc jeżeli ktoś biegał tylko płaskie tereny, cały czas po płaskim, to mógł mieć bardzo poważny problem z nogami, a w szczególności z łydkami, bo bardzo dostawały. Było je bardzo czuć. Później... W sumie wszystko było ciężkie. Było ciężkie. Podbiegi, błoto. Tych podbiegów właśnie później wbiegaliśmy w wodę. Później był teren płaski, gdzie mięśnie były bardzo strasznie napięte i trzeba było biec. No i na koniec oczywiście to jest to bagno potąd, że można było płuca wypluć.
ale no teren jest bardzo ciężki, bardzo trudny. Chyba jest satysfakcja z tego, że się to... Jak to mówią po drodze, katorżnik to przy tym pikuć. No, naprawdę. Katorżnik, bieg katorżnika to jest naprawdę lekka zabawa w porównaniu do tego, także ukłany i szacunek dla tego, kto to wymyślił. Na początku może koło tego zalewu, te górki, gdzie cały czas było podejście, zaraz strome zejście, znowu podejście, to było bardzo właśnie męczące, że człowiek chciałby się rozpędzić, tak w niektórych odcinkach biegowych, a niestety nie można było. Poza tym każdy z zawodników ma jakieś predyspozycje, niektórzy bardziej siłowe, niektórzy bardziej takie właśnie biegowe, niektórzy bardzo dobrze się w górach na wspinaczkach czują, inni z kolei na jakichś innych odcinkach, także no w zależności kto na jaki odcinek trafił, tam było mu ciężko albo lekko. Bardzo ciężkie, ja jestem amatorem. Ja uważam, że szkoła życia przeżyliśmy. Najważniejsze, żeśmy dotarli w sumie prawie całą ekipą o jednym czasie. Ostatnie 2 kilometry były najtrudniejsze, ponieważ pierwszy kilometr była woda do pasa i muł do kostek, a ostatnie kilometry był praktycznie po błocie, gdzie jeszcze trzeba było, po prostu był taki mostek zrobiony, po którym trzeba było przejść i tyle było przestrzeni tylko. No i trzeba było po prostu przenurkować pod nim i wyglądam jak wyglądam. Konkurencja z tyłu naciskała, trzeba było jak najszybciej pokonywać przeszkody. No, były 2 takie podbiegi dosyć ciężkie w lasach, gdzie już nogi się robiły miękkie, ale no, trzeba było zacisnąć zęby i do góry. Impreza bardzo dobrze przygotowana, zabezpieczone wszystko na całej trasie. Także te wszystkie ciężkie, takie neuralgiczne punkty zabezpieczone przez Ochotniczą Straż Pożarną też i przez wolontariuszy tutaj, którym również dziękujemy. A czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, żeby tak dobrze wypadać? No trzeba trochę biegać, trenować, cały czas się ruszać. No aktywnym być po prostu. Dobra zabawa, rywalizacja, wszystko jest potrzebne. Pracujemy, stresujemy się, trzeba w jakiś sposób inny odpocząć, tak? Jedni lubią sobie przed telewizorem, a my lubimy sobie pobiec w błotku, potaplać się i z dobrą zabawą później być szczęśliwi. Wydaje mi się, że trzeba się nastawić przede wszystkim na to, że to jest dobra zabawa. Nie traktować tego w sposób taki poważny i że to jest na śmierć i życie, tylko trzeba się przy tym dobrze bawić i wydaje mi się, że to jest bardzo duże ułatwienie. A że nerwy wychodzą na przykład u mnie. Dlaczego? W trakcie biegu, albo się denerwuję, bo to mi przeszkadza, bo tamto mi przeszkadza. Kolega zaszedł drogę, tak? Tak, na kolega przykład zaszedł drogę, nadepnął mi na buta i to już jest, ale wydaje mi się, że to wszystko wynika już ze zmęczenia, ponieważ jesteśmy już zmęczeni. Na koniec są jeszcze takie dodatkowe bonusy w postaci takiego bagna. Wszystko wychodzi. Chciałem się odstresować między sesją w weekend. Myślę, że chodzi głównie o dobrą zabawę, o bezpieczeństwo, żeby pozwiedzać trochę. Nigdy nie byłem z Autoryi, miałem przyjemność pierwszy raz tu przyjechać. Bardzo mi się podoba. Bardzo dobra atmosfera, dobra rywalizacja, bardzo fajnie przygotowana trasa. Przygoda, coś ciekawego. Od człowieka, od tak naprawdę jego charakteru, jego temperamentu.
Ja sobie lubię coś tam poburkać pod nosem, mi to pomaga i nerwy jakoś mijają. I robię to już w sumie, biegam już od ponad 11 lat. Biegam również maratony, także w porównaniu do tego wolałabym chyba przebiec 42 km i mieć to z głowy. Chociaż oczywiście wszystko boli pod koniec biegu takiego długiego, całe ciało i jest się zmęczonym, ale tutaj to już jest naprawdę, kondycja musi być na dosyć dużym, wysokim poziomie. To jest dla mnie, dla sprawdzenia siebie, wytrzymałości swojej psychiki i dążenia, żeby jeszcze dalej iść. Kiedy pan pierwszy raz wystąpił w tego rodzaju? Dzisiaj. Czyli to jest pierwszy? Tak, to jest mój pierwszy bieg, taki survival. Uprawiamy różne sporty z mężem, ale bieganie to jest jedno z wielu. To nie jest mój główny, że tak powiem, element mojego życia. Głównie gram w siatkówkę i jeżdżę na rowerze, także to jest tak dodatkowo. Czy uważa pani, że to jest rywalizacja, czy to jest dobra zabawa? Myślę, że jedno i drugie. Jak ktoś się wkręci na dobre, to jedno i drugie. Czy doping, wsparcie najbliższych odgrywa bardzo ważną rolę już na trasie? Na trasie może niekoniecznie, bardziej tutaj już przy końcu, żeby tam dopingować, żeby jeszcze się zmobilizować na tych ostatnich metrach. W maratonach czy gdzieś to jest doping jest naprawdę daje coś takiego, jak, no nie wiem, to może nie jest jakiś wielki jakiś doping, siły też nie dodaje, bo człowiek jest wykończony naprawdę, jak przy jakiś, wszystko jest, wychodzi z tego, wybuchane są jakieś elementy, sił już nie ma, ale no jest miłe to, miłe naprawdę i troszkę dodaje siły na pewno. To tak jak w firmie, jak w pracy, jak w szkole. Jak się zrobi dobrze robotę, to wszystko wypali. No my zrobiliśmy potężną ilość pracy, przygotowaliśmy multum pomysłów, każdego pomysłu żeśmy dopieszczali. To jest praca roczna kilkunastu osób, cotygodniowe spotkania i może nieskromnie, ale wiedziałem, że to wypali, no bo to nie sposób. To zadanie domowe żeśmy zrobili dobrze, wywiązaliśmy się z większości zobowiązań. I się bardzo z tego cieszę, że to się zrealizowało, że to wypaliło, było kilka niespodzianek, bo do końca nie wiedzieliśmy, czy ta trasa będzie faktycznie taka dobra, czy słaba, ale udało się. Wszyscy przebrnęli trasą tak zaplanowaną, jak chcieli.
chodziło nam o to, i to bardzo konsekwentnie realizujemy, żeby w ramach obchodów 800-lecia przez cały rok organizować takie wydarzenia, które z jednej strony jesteśmy tylko biernymi obserwatorami, tak jak na przykład Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym, gdzie my, złotoryjanie, nie bierzemy w tym udziału, ale jest też zestaw ciekawych wydarzeń, imprez, do których zachęcamy złotoryjan do czynnego udziału, jak chociażby ten bieg, czy z początkiem września Mistrzostwa Polski w Nordic Walking, więc są rozmaite imprezy o charakterze takim, żebyśmy mogli promować zdrowy, sportowy tryb spędzania wolnego czasu. Każdy z uczestników otrzymuje pamiątki z pobytu w Złotoryi, jak również pamiątki uczestnictwa w tym biegu. No a najlepsi otrzymują nagrody. Tak jest wszędzie, tak jest zawsze i myślę, że te nagrody będą ich mobilizować do tego, ażeby już za rok znowu byli w Złotoryi i znowu walczyli o jak najlepsze tytuły, o jak najlepsze miejsce.